Zapraszam do obejrzenia kolejnej lekcji dotyczącej wodorotlenków. W poprzednim temacie powiedzieliśmy jak tworzy się nazwy i wzory wodorotlenków oraz w jaki sposób możemy je otrzymać. Dzisiaj prześledzimy właściwości i zastosowania wodorotlenków na przykładzie trzech wybranych związków. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, gotowa, no i zaczynamy. Dzisiaj szczególnie przyjrzymy się wodorotlenkom sodu, potasu i wapnia. Wodorotlenek sodu ma wzór sumaryczny NaOH. Przypominam, że wodorotlenki będą posiadać w swojej budowie metal, w tym przypadku sód, oraz grupę wodorotlenową, której wartościowość wynosi 1. Omówimy dzisiaj również wodorotlenek potasu o wzorze KOH oraz wodorotlenek wapnia, którego wzór to CaOH dwa razy wzięte. Wapni jest dwuwartościowy, stąd cała grupa wodorotlenowa została wzięta w nawias i poza nawiasem znajduje się 2. Na poprzednich zajęciach mówiliśmy również o tym, w jaki sposób można otrzymać wodorotlenki. Poznaliśmy dwa takie sposoby, które są zapisane do każdego z wodorotlenków. Pierwsza reakcja to reakcja metalu z wodą. W jej wyniku powstaje wodorotlenek tego metalu oraz wodór. I aby otrzymać wodorotlenek sodu, należy do wody dodać sód. Jeżeli chcemy otrzymać wodorotlenek potasu, to dodajemy potas, a jak wodorotlenek wapnia, no to wapń. Oczywiście trzeba pamiętać o zbilansowaniu równań reakcji chemicznych, no i inny sposób to reakcja tlenku metalu z wodą. I wówczas otrzymujemy tylko i wyłącznie wodorotlenek. I mamy reakcję tlenku sodu z wodą, dzięki czemu otrzymaliśmy wodorotlenek sodu. Tlenek potasu z wodą daje wodorotlenek potasu, a tlenek wapnia z wodą daje wodorotlenek wapnia. To było tak naprawdę przypomnienie z poprzedniej lekcji. Przejdziemy teraz do właściwości wodorotlenków. Zbadamy właściwości wodorotlenku sodu. Wykorzystamy w tym celu probówkę z wodą oraz talerzyk z ręcznikiem papierowym. Do probówki dodam granulki wodorotlenku sodu, i następnie do tego dodamy wody. Sprawdźmy, jak wodorotlenek sodu rozpuszcza się w wodzie. Widać, że rozpuszcza się całkiem dobrze. Gdybyśmy dotknęli probówki od spodu, okazałoby się, że jest ciepła. Świadczy to o tym, że podczas rozpuszczania się wodorotlenku sodu zachodzi zjawisko egzoenergetyczne, której towarzyszy wydzielanie ciepła. Na wilgotnym ręczniku umieścimy trochę granulku wodorotlenku sodu. I po jakimś czasie możemy zaobserwować, że granulki są błyszczące, widać jakby się lekko rozpłynęły. Oprócz tego widać, że ręcznik papierowy lekko zżółknął wodorotlenek sodu w takim razie pochłania wodę z otoczenia, a taką właściwość nazywamy hygroskopijnością. Dlatego mówimy, że wodorotlenek sodu jest higroskopijny. Zniszczył ręcznik, a więc również jest substancją żerącą, dlatego nie wolno dotykać wodorotlenku sodu bez rękawiczek. Właściwości wodorotlenku potasu są bardzo podobne do właściwości wodorotlenku sodu. Delikatna różnica jest w wyglądzie. Wodorotlenek sodu jest w formie granulek, takich kuleczek, a wodorotlenek potasu wygląda jak takie płatki. Oba wodorotlenki mają stały stan skupienia, są barwy białej, bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, fenoloftaleina barwi się w nich namalinowo, a więc mają odczyn zasadowy. No i oczywiście są higroskopijne oraz są również substancjami żrącymi. Osobno mówimy właściwości wodorotlenku wapnia. Też jest substancją stałą o białej barwie. Możemy spotkać go w postaci białego proszku, tak jak jest pokazane na zdjęciu. Wodorotlenek wapnia, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, trudno rozpuszcza się w wodzie. Powstaje biały osad, który opada nam na dno, a klarowna ciecz, która znajduje się nad osadem, nazywana jest wodą wapienną, którą wykorzystywaliśmy np. do wykrywania obecności tlenku węgla 4. Mam nadzieję, że to pamiętacie. Również ma odczyn zasadowy i oczywiście zżrący. Mam nadzieję, że pamiętacie podstawę różnice między tymi trzema wodorotlenkami. Głównie różnią się rozpuszczalnością w wodzie. Przejdziemy zatem do zastosowania wodorotlenków. Zaczniemy od wodorotlenku sodu. Jest on ważnym odczynnikiem wykorzystywanym w laboratoriach chemicznych. Wiele reakcji zachodzi z udziałem właśnie tego wodorotlenku. Chyba każdy kojarzy kreta do udrożnienia rur. Głównym składnikiem takich preparatów jest wodorotlenek sodu. Również wykorzystuje się go w przemyśle papierniczym do produkcji papieru. W wyniku reakcji wodorotlenku sodu z kwasami tłuszczowymi otrzymujemy mydła. Również wykorzystuje się go do produkcji kosmetyków, a stężony roztwór wodorotlenku sodu wykorzystywany jest do produkcji włókien sztucznych. Wodorotlenek potasu znalazł swoje zastosowanie np. przy produkcji kakao, wykorzystywany jest również do produkcji mydeł, ale w postaci płynnej oraz kosmetyków myjących. Właściwości wodorotlenku potasu wykorzystano również w pochłaniaczach tlenku węgla 4 czy w pochłaniaczach wilgoci. Stosowany jest również jako elektrolit w akumulatorach niklowo-kadmowych. Takie akumulatory są stosowane już coraz rzadziej, ale były kiedyś w telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, obecnie zostały zastąpione przez bardziej ekologiczne akumulatory. Zostały nam jeszcze zastosowania wodorotlenku wapnia, głównie stosuje się go w budownictwie jako składnik zaprawy wapiennej. W rolnictwie wodorotlenek wapnia stosuje się do produkcji nawozów sztucznych. W garbarstwie do usuwania włosia ze skór podczas ich wyprawiania również stosuje się go do zmiękczania wody, a w cukrownictwie do produkcji cukru wykorzystuje się wodorotlenek wapnia, aby oczyścić sok buraczany. Zastosowań wodorotlenków jest oczywiście znacznie, znacznie więcej, my powiedzieliśmy tylko o kilku. Na następnych zajęciach kolejny raz będziemy omawiać wodorotlenki. Ciebie natomiast zapraszam do wykonania zadań, a w razie problemów zachęcam do kontaktu. Mój adres e-mail znajduje się w opisie do tego filmu. Dziękuję w takim razie za wysłuchanie mnie do końca. Pozdrawiam i do usłyszenia.